Dlaczego pan tyle lat nie robił tych odbitek? No cóż, nie robiłem odbitek, bo one nie były właściwie do publikacji przez te 10 lat minionych. To było takie dobre dziecko. Nie wiem, co oddałbym wszystko, żebym go tu zobaczył. Ale to już nie stanie się nigdy w życiu. Który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad jego krzywdą wybuchając, gromadę błaznów koło siebie mając, na pomieszanie dobrego i złego. Choćby przed tobą wszyscy się skłonili, cnotę i mądrość w tobie upatrując, złote medale na twoją cześć kując, radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli. Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Działo się to w grudniu 1970 roku. Wchodzi w życie uchwała rządu o podwyżce cen na artykuły żywnościowe, głównie mięso i jego przetwory. Arbitralna decyzja uderza najbardziej w rodziny o najniższych dochodach. Dla wielu oznacza spadek stopy życiowej. Sprzeciw najdonioślej rozbrzmiewa w Gdańsku, skąd fala społecznego buntu rozleje się na całe wybrzeże po Szczecin i Elbląg. Ze Stoczni Gdańskiej wychodzi na miasto pochód robotników. Kieruje się w stronę Komitetu Wojewódzkiego Partii. Demonstranci domagają się cofnięcia podwyżek. Samorzutnie wyłania się delegacja i udaje się na rozmowy. Pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Alojzy Karkoszka, jest nieobecny. W Warszawie trwa szóste plenum Komitetu Centralnego Partii. W Gdańsku sekretarz Zenon Jundziu apeluje o powrót do pracy, ale nie podejmuje dyskusji z robotnikami. W pewnym momencie rozchodzi się plotka o aresztowaniu delegacji stoczniowców, która weszła do gmachu. Dochodzi do rękoczynów. Interweniuje milicja. Demonstranci formują pochód i kierują się w stronę Politechniki Gdańskiej. Przez megafon płyną nawoływania do podjęcia przez studentów strajku solidarnościowego. Ale namowy nie skutkują. Pochód zawraca. Następnym celem budynek Gdańskiej Rozgłośni Polskiego Radia. Dyżurny technik otrzymuje żądanie przekazania apelu o strajku do załóg w całym kraju. Manifestanci dają 15 minut na podjęcie decyzji. Grożą dewastacją urządzeń. Ale spełnienie żądania jest niemożliwe ze względów technicznych. Stacja nadawcza w Chwaszczynie jest odległa od rozgłośni o kilka kilometrów. Większość manifestujących robotników wraca w kierunku Śródmieścia Gdańska. Zdążają na zapowiedziany uprzednio wiec przed budynkiem KW. Dołączają ludzie z ulicy. W rejonie mostu Błędnik pierwsze starcie z siłami porządkowymi. Czoło pochodu kamieniami toruje sobie drogę. Petardy i gazy łzawiące nie skutkują. Jeszcze nikt nie strzela. Słychać okrzyki chleba, prasa kłamie, chodźcie z nami.
tej sytuacji doraźnym celem staje się budynek KW. Grad kamieni w okna. Grupa młodych ludzi dwukrotnie usiłuje podłożyć ogień. Płoną urządzenia drukarni znajdujące się w piwnicy. Tym razem ogień udaje się opanować. Do akcji wkraczają wzmocnione oddziały milicji i wojska. Tłum przesuwa się na skwer przed dworcem kolejowym i węzłem piastowskim. Na zapleczu hotelu Monopol w rejonie ulic Heweliusza Garncarskiej, a także na Targu Drzewnym nie ma sił porządkowych. Korzysta z tego bezkarnie margines społeczny. Na ulicy Rajskiej okradziono doszczętnie niemal wszystkie sklepy. Wieczorem w telewizji gdańskiej apeluje o spokój przewodniczący prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Bejn. Większość załóg nie podejmuje pracy na nocnej zmianie. Na rannym wiecu w Stoczni Gdańskiej zgromadzeni dowiadują się o aresztowaniu poprzedniego dnia przywódców strajku. Myślę, że było to za to, że byłem odpowiedzialny za zakład pracy, że byłem wybrany przez ludzi, przez robotników do komitetu strajkowego i byłem odpowiedzialny za zabezpieczenie zakładu. To jest może jeden powód. Drugi powód to jest to, że w czasie strajku we wtorek rano przemawiałem do ludzi będących pod dyrekcją, mówiąc i tłumacząc, czym jest czarny strajk. Próbowali ze względu na to, że byliśmy odcięci z jedzeniem. I druga jeszcze, może i trzecia sprawa, to jest to, że byłem w stoczni, w momencie, kiedy w stoczni remontowej nastąpiło załamanie się strajku, i była nieufność robotników do wybranego komitetu strajkowego. Z kolegą zostałem wysłany, jeżeli będzie to możliwe, żeby pogodzić komitet strajkowy, a Radę Delegatów, ponieważ myśmy ściśle współpracowali ze sobą. No i pojechaliśmy i to nam się udało uzyskać, także ten komitet strajkowy pracował dalej. To są chyba w głównej mierze to, o powody, dlaczego zostałem tak bestialsko potraktowany. Nie wiem, to nie jest jeszcze takie przeżycie. Najgorsze było po przewiezieniu mnie na Kurkową. Ustawiono dwa szeregi milicjantów z pałami i przepuszczano nas przez środek, jak za okresu średniowiecza. I lano gdzie popadło. Były momenty różne. Były sytuacje, że rozcinano po uderzeniu pękała skóra od ucha do czoła. Dalsza sprawa też mnie spotkało, to w czasie jednych z przesłuchań pokładzono mi ręce na kole refery i tłuczono pałami, szukając w ten sposób wyjaśnienia, kto spowodował strajk. Podawałem różne nazwiska, oczywiście niezwiązane, bo przecież kolegów wydać nie można. To jest dalsze przeżycie. Jeszcze jedno z takich ciężkich przeżyć, to jest moment, kiedy zaprowadzono nas do zrobienia zdjęcia i do odcisków palców. Mówię wam szczerze, że to wyglądało zupełnie tak jak na tych filmach hitlerowskich, kiedy ganiało się więźniów, tak samo i z nami postępowano. Z odwróconą twarzą do ściany, z kopaniem, z biciem. Nie tłumaczono nic. Oglądano ręce, przecież ręce były popuchnięte, ale szukano, czy nie ma odparzeń. Poparzeń, czy czasami ktoś nie rzucał świecami dymnymi.
Pytam się za co. Zamknij mordę, bo będziesz jeszcze bardziej cierpiał. Ponownie wówczas zaprowadzano mnie, co mówiłem przedtem, na przesłuchanie. Trwało to około pół godziny. Oczywiście pod ostrym światłem. Pamiętam do dzisiaj tą twarz. Nie wiem, może teraz już kilkadziesiąt lat minęło, ale nie wiem, prawdopodobnie, że spotkał na ulicy. Nóż by mi się w kieszeni otworzył. W każdym bądź razie prosiłem o wyjście do ubikacji. Po wyjściu z ubikacji znów innych dwóch milicjantów mundurowych zaczęło sobie robić zabawę. Na rannym wiecu Stoczni Gdańskiej pada hasło odbicia uwięzionych kolegów. O 7 rano stoczniowcy wychodzą na miasto. Celem jest gmach Komendy Miejskiej MO przy ulicy Świerczewskiego. Atakowane są również budynki Prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. Oddziały milicji spychane są w głąb ulicy Świerczewskiego. Strzelają petardami. Tłum atakuje kamieniami wyrwanymi z bruku. Około godziny 8 dochodzi do chwilowego opanowania części budynku komendy. Na krótko ukazuje się ogień, ale zostaje szybko opanowany. Padają strzały. Są zabici. Do akcji wchodzą transportery opancerzone i czołgi. Rośnie napięcie. Robotnicy gromadzą się przed gmachem Komitetu Wojewódzkiego Partii. Wtorek około godziny 10 rano to nie był punkt kulminacyjny. Z grupą, którą opuściłem zakład, znalazłem się od frontowej strony Komitetu Wojewódzkiego. Stały naprzeciw siebie dwa fronty. Front tłumu wołającej chleba, sprawiedliwości, a po drugiej stronie bariery opancerzona milicja. Jak gladiatorzy rzymscy wyglądali, uzbrojeni w pałki, tarcze okrągłe, pierwszy raz to w życiu widziałem, kaski na głowach i w panterkach. Linia frontu, to po prostu była linia frontu. Starali się rozpędzić tłum zgromadzony przed gmachem Komitetu Wojewódzkiego. Tłumu było około 20 tysięcy, tak wzrokowo mogę tylko osiągnąć. Milicji stało chyba ze 6 szeregów, na pewno 6 szeregów na całej długości ulicy. Starali się tłum spychać w stronę dworca, ale tłum silniejszy był, więc za kilka sekund przejechał samochód straży pożarnej na syrenie, za nim dwie karetki pogotowia. W tłumie nastąpił wyłom i wówczas milicja kogoś sięgnęła, po prostu maltretowała. Na samym skwerku osamotniony stał chłopak z tornistrem na plecach, niebieską tarczę, pamiętam, miał na rękawie. Miał chyba brązową kurtkę ubraną, czapkę, coś a la narciarka to taka była i sobie w tej chwili nawet konkretnie nie przypominam. I stała osamotniona sierocina i się przyglądała tym wydarzeniom. Kiedy powstał ten chaos między milicją, a to dziecko w dalszym ciągu stało, gdy jakby rejestrowało w pamięci, co się wokół niego działo. Po prostu stał nieruchomy, nie mógł, nie był w stanie opuścić tego. Może ciekawość, trudno mi w tej chwili cokolwiek powiedzieć. Milicjant jeden rozwścieczył, że nie mógł dopadnąć nikogo z dorosłych, podbiegł pod dziecko, metr przed niego, obejrzał się i jak tenisista z backhandu uderzył go między tu pod szyję. Tu uderzył go pałką milicyjną pod szyję. Dziecko nie padło w znak, nie padło do przodu, tylko padło w znak. Spadła mu od razu czapka w tym czasie, tata i przewrócił się i ta w znak
Milicjant nie uciekał, tylko stanął nad swoją ofiarą, stanął mu butem tu i dopełniał formalności, tak można to powiedzieć. Tłukł go pałką po głowie. Z naszej grupy, gdzie ja stałem, w jego stronę poleciał kamień. Tak? W jego, poleciał w zasadzie może kilka, ale jeden go ugodził w trakcie godzenia swojej ofiary. Zachwiał się, to była mrzawka w tym czasie, i poślizgnął się. Ale w tym czasie, kiedy się potknął, tak, dopadła go grupa ludzi. To była grupa ludzi, która już była w coś uzbrojona. Mieli pałki, kije, paski nawet od spodni. To było, podbieg jeden uderzył go w głowę. Tak, ten kask się dosłownie w ten czas rozleciał na dwie części. I ta ofiara zginęła jak ten chłopak przed kilkoma sekundami, bo to bardzo krótko trwało. Wokół dziecka powstał lament od razu, bo to dziecko zakrwawione, w twarzy nie widać było, bo krew się zalała. Widać było, oczy całe były opuchnięte. Nie było, twarz była zmasakrowana, uderzył przede wszystkim tu odcisk tego buta, to błoto jeszcze od tego, to zostało tutaj, tu on prawdopodobnie mógł go udusić nawet, bo całym ciężarem stał nad nim. Podbiegł jeden z dorosłych mężczyzn, złapał to dziecko na ręce, wypuścił to dziecko, przewrócił się i drudzy trzymali tego już dorosłego. Tamten nie mógł tego widoku widzieć. Dorosły mężczyzna puścił dziecko i trzeba było tamtego cucić. No nie wiem, bo to były ułamki sekundy. Prawda, jeden tłum pogotowie, ludzie wołają, bo przecież to było zaledwie około 100 metrów do pogotowia kolejowego. Przyjechało pogotowie kolejowe, być może to była kwestia około 3 minut na to miejsce. Dziecko w tym czasie leżało nieruchome na tej ziemi. Płacz, lament, tam milicjant leżał obok. Też już nie dawał wtedy znaków żadnych życia o sobie. Podszedł lekarz, wytarł chusteczką tylko nie całej twarzy, tylko pod okami. Jednym okiem, drugim okiem spojrzał w ten sposób. Zajrzał i zawinął w prześcieradło i na nosze posadzili, położyli go na nosze i zawinili w prześcieradło milicjanta i na jednych noszach jednego i drugiego do karetki pogotowia i odjechali w stronę pogotowia kolejowego. Tego momentu tyle mogę tylko powiedzieć, więc to było wszystko. Ja z kolei tłum już wrzał, to już było coś, co polała się pierwsza krew na tym niewinnym dziecku. Poszło wszystko w stronę KW. Tam już nie było mowy w tej chwili, że ten kordon stworzony z tych 6 milicjantów, tych gladiatorów uzbrojonych, bo to wołał tłum gestapo, inaczej nikt nie wołał, tylko gestapo. I ja znalazłem się nie od strony frontu KW, tylko od strony kościoła. I stałem może, bo ja wiem, jakieś około 50 metrów w ten czas od strony KW. Ale tłum napierał, cały czas napierał na KW, chciał wydrzeć tych ofiarów, którzy tam u góry się znajdowali. Z ostatnich pięter słychać było przez tuby, żeby tłum się odsunął, bo wojsko użyje broni. I nagle padli strzały nad głowami w stronę dyrekcji kolejowej. Tam były strzały. Wszystko zamarło. Była taka cisza, ten wielotysięczny tłum momentalnie zamarł. Cichutko się stało. I nagle z tłumu wyrwała się pieśń, jeszcze Polska nie zginęła. I szło całym tłumem, jeszcze Polska nie zginęła. Cały czas jeszcze Polska nie zginęła, ale tłum się nie ruszył. Aż przyszły słowa: marsz, marsz Dąbrowski. Nie było powstrzymania wtedy. Kiedy przyszło marsz, marsz Dąbrowski, w rytm tego mazurka, marszu, wszystko poszło do przodu. Nikt nie zważał na karabiny wycelowane, padły drugie strzały, wszystko poszło pod KW. Efekt był później taki, że za kilka godzin spaliło się to gniazdo czerwonych burżuazji. Zaczęło się od rzucania zapalonych szmat do wnętrza. W dramatycznych okolicznościach ewakuuje się personel. Pożar rozprzestrzenia się. Milicjanci broniący budynku poddają się.
zostają wywiezieni na teren stoczni i zamknięci w schronie. Pożar ugaszono z helikopterów zrzucających bomby wodne. Straż nie mogła interweniować. Trwały walki uliczne. W moment tego morderstwa wpłynął tak psychicznie, że rzeczywiście nie można było w tym dniu mówić o pracy, ale czy w ogóle o jakimś... Wiem dokładnie, że w tym tygodniu podeszłem do sekretarza wydziałowego i złożyły mu legitymację partyjną po tych wszystkich przeżyciach. To było dokładnie w czwartek. Czułem się wtedy swobodny. Czułem się wtedy taki, jak w chwili, kiedy runęła wieża na KW. Wtedy to oddawałem. Nie było przy tym żadnych manifestacji, tylko oczywiście napisałem podanie o skreślenie mnie z listy członków partii, ponieważ czuję się współwinny tego, co zaszło w Gdańsku, motywując to, że to ja też klaskałem, Wiesław, wykrzykiwałem, partia i to zaważyło, że po prostu podałem się do dymisji, uważałem, że tak należy każdy uczciwy Polak, a dopiero partyjny postąpić. Tymczasem w rejonie od dworca głównego aż po Chucisko trwa regularny bój. Zabici, ranni, zmasakrowani. Przed ekspedycją kolejową płoną samochody milicyjne, wojskowe, pocztowe oraz pojazdy transportu miejskiego. Ogień rozprzestrzenia się do pomieszczeń przechowalni bagażu i poczty dworca kolejowego. Demonstranci wracają do swoich zakładów pracy. O godzinie 18 na terenie Trójmiasta zostaje wprowadzona godzina milicyjna. Przed kamerami telewizji lokalnej występuje członek biura politycznego KC, wicepremier Stanisław Kociołek. Informuje o zniszczeniach, o zabitych, rannych i zatrzymanych. Odmawia zmiany decyzji cenowych i spełnienia większości postulatów. Apeluje o powrót do normalnej pracy. Tego dnia w Gdyni również dochodzi do starć z milicją. Na terenie Dalmoru tworzy się międzyzakładowy komitet strajkowy. Uznaje go oficjalnie na piśmie przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Jan Mariański. Oddaje władzę w mieście strajkującym robotnikom. Od nocy czołgi i transportery opancerzone zajmują bojowe pozycje wokół gmachów użyteczności publicznej i na ulicach miasta. Tymczasem trwają strajki okupacyjne. Na liście robotniczych żądań cofnięcie decyzji podwyżki cen artykułów spożywczych, podwyżka płac, likwidacja przywilejów wybranych grup społecznych, ukaranie winnych za stan gospodarki, usunięcie wojska z miasta. Zgłoszone postulaty załóg pozostają bez echa. Zamiast politycznych rozwiązań, demonstracja siły. Część zgromadzonych na wiecu Stoczni Gdańskiej nalega na zmuszenie władzy do rzeczowych pertraktacji przez wyjście na miasto. Protesty innych giną w tumulcie.
Przed bramą numer 2 milicja i czołgi. Przez megafony padają ostrzeżenia o groźbie użycia broni. Mimo to stoczniowcy, popychani od tyłu przez napierający tłum, powoli zbliżają się do czołgów. Padają strzały. Od kul ginie na miejscu 3 robotników. 4 umiera w drodze do szpitala. Są też ranni. Tłum cofa się do stoczni. Powstają 3 porządkowe i robotnicza milicja. Pilnują mienia i porządku w zakładzie. Tego dnia w Gdyni panuje spokój. Nie ma aktów grabieży, sabotażu ani zamieszek ulicznych. Natomiast wśród uznanego przez władze miasta aktywu strajkowego rozpoczynają się masowe aresztowania. Wieczorem, podobnie jak poprzedniego dnia, przed kamerami lokalnej telewizji występuje wicepremier Stanisław Kociołek. Mówi m.in. Jestem przekonany, że przytłaczająca większość spośród nas podziela uczucie wdzięczności i szacunku dla funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, dla żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego za rzetelną służbę, za dobre wypełnianie obowiązku. Chciałbym im wszystkim wobec Was gorąco podziękować. Chciałem także przypomnieć Wam, stoczniowcy, że przed wysunięciem jakiegokolwiek żądania trzeba przeprowadzić rachunek własnego sumienia. Realia techniczne i ekonomiczne stoczni gdańskiej i gdyńskiej są takie, że budujemy dłużej niż inni, że nasze koszty w wielu typach statków nie są konkurencyjne. A w czyich właściwie rękach ma pozostawać rozwiązanie tej sprawy? Na jakiej innej podstawie, poza obniżką kosztów produkcji, mogą rosnąć w przemyśle okrętowym płace? Są to pytania, których nie można ominąć, a już na pewno nie można ich obejść przez wysuwanie żądań, które nazywam demagogicznymi, nieodpowiedzialnymi. Jeśli już o tym mówić, to można i należy mówić o odpowiedzialności moralnej pracowników Stoczni Gdańskiej za spowodowanie ulicznych zajść, za zniszczenia. Należy mówić o wzięciu na siebie tej odpowiedzialności, a więc przede wszystkim o przystąpieniu do pracy, i to jedynie byłoby uczciwe, a nie demagogiczne przerzucanie odpowiedzialności za stan wywołany przez siebie na innych, na władzę. Jeszcze raz ponawiam, stoczniowcy, adresowane do Was wezwanie. Przystąpcie do normalnej pracy. Są do tego wszystkie warunki. Jest to także potrzebne, by już wkrótce móc w spokoju świętować, móc witać nowy rok. Jednocześnie Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego przekazuje dyrekcjom w Gdańsku i Gdyni decyzję o przerwaniu pracy w dniu następnym. Do stoczni wchodzi wojsko. Najbardziej krwawy dzień dramatu grudniowego. Na przystanek kolejki elektrycznej Gdynia Stocznia przybywają pociągi z ludźmi śpieszącymi do pracy. Tymczasem drogi prowadzące do stoczni są zablokowane przez czołgi, opancerzone wozy bojowe, kordony uzbrojonych żołnierzy i milicji. Z megafonu ustawionego na czołgu, który tarasuje ulicę Marchlewskiego, dudni komunikat o przerwaniu pracy w zakładach Trójmiasta. Powtarzają to głośniki na peronach. Robotnicy podejrzewają prowokację. Przed godziną 6 jeden z czołgów odpala ślepy pocisk. W chwilę potem rozlegają się serie broni maszynowej. Pierwszy odruch był iść na ten czołg, położyć się na lufę. Moje odczucie było wewnętrzne takie, położyć się na tą lufę, ochronić innych. Później zdałem sobie sprawę, że to w ogóle nie ma sensu. To było jak błyskawica, że jednak trzeba iść w kierunku ludzi, ratować się, mimo wszystko ratować się. Ja szedłem wtedy po trupach. Przekonałem się dopiero o tym, że może to być nieprawdą. Gdzieś 2 czy 3 lata temu i kolega, który był też w tym momencie tam na tym wiadukcie, no, to potwierdził, że masz rację, bo
Po mnie też ktoś chodził. Nie było może tyle trupów, co mnie się zdawało w tym momencie, bo po prostu odruchowo. Jeden, gdzie miał uciekać? No, padał na bruk i leżał. Gdzieś tam chował się jeden za drugim. Gdzieś po 2 tygodniach dowiedziałem się, że miałem 5 kul. Ponieważ to z przodu nie było widać, byłem zszyty na okrętkę. Nie był to szef taki normalny, prawda, jaki się stosuje w tych zabiegach chirurgicznych, tylko tak na okrągło to było. Był to kawał tak mięsa, prawda, zszytego. Mi się samemu nie chciało wierzyć, że można mieć 5 kul i to z lewej strony, klatki piersiowej. No to mniej więcej w ten sposób wyglądało, że tam się skupiły nad tymi, tam jest gdzieś takie okrągłe otwory, gdzie była jedna kula, później były dwie i na tym większym tutaj otworem tam były 2 kule, które się też skupiły. Po pierwszym szoku ludzie wracają na pobojowisko. Wdają się w beznadziejną walkę na pomoście stacji. Starcia uliczne z siłami porządkowymi wybuchają w różnych punktach miasta. Część tłumu formuje pochód, który rusza pod budynek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni. Drugie centrum krwawych wydarzeń. Na demonstrantów sypie się grad kul. Dochodzę do opartego o ścianę 2 gości, który trzyma rękę jeden na ramieniu, krew mu się po ręcach leje, a drugi tak jakby właściwie nic mu nie było, tylko był bardzo blady, bo jakby w szoku. I ja raczej do tego krwawiącego chcę założyć mu opatrunek i chcę, żeby tą rękę odchylił, a on mówi, niech mnie pani nie ratuje, mego kolegę, bo on ma dzieci. Pamiętam jak dzisiaj, to był bardzo szczupły, malutki taki mężczyzna z cieniutką obrączką na palcu, jak sznureczek. Nim ja doszłam, to on już padł, nieżywy był. W międzyczasie nosiliśmy innych rannych, które przywozili na salę operacyjną bezpośrednio, nawet nie czekając na windę. I nie zdążyliśmy, bo nim doszliśmy do sali operacyjnej, to już nie żyli. I rzędem leżeli przed salą operacyjną. I później przyszedł ksiądz i kolejno chodził i wszystkich tam błogosławił. I pracowaliśmy przez cały dzień, bardzo ciężko. Każdy co mógł, bo brakowało patrunków, nadrabialiśmy wszystko. Każdy był zajęty bardzo. Ale ja się z kolei też bardzo martwiłam, bo miałam syna w ten czas 17-letniego, gdzie nie mogłam się w ogóle z domem porozumieć. I poprosiłam dyrektora gdzieś koło godziny 17-18, żeby mi dał przepustkę, że muszę pójść do domu. I ja poszłam. Poszłam do domu, syna nie zastałam. I po jakimś czasie telefon do domu, że nie mam się martwić, że syn jest w prezydium. Więc ja ubrałam się i lecę. A na Czołgistów, bo mieszkałam wówczas na Czołgistów przy domu marynarza, obstąpiła mnie cała horda milicjantów z tarczami i zaczęli mnie wyzywać, bo ja miałam przepustki. Było napisane, że jestem pielęgniarką i pracuję w szpitalu. Że ty taka, nie taka, dokąd idziesz? Ja im tłumaczę, że mam się, a oni na to, że mam się wrócić z powrotem. Nie puścili mnie. Ja wróciłam do domu, strasznie płakałam i dostałam telefon ze szpitala, że mam czekać, mi karetkę przyślą, bo syna mojego przywieźli. Ale jak przyjechałam do szpitala, to nie dopuścili mnie do syna, bo ja go najpierw w ogóle nie poznałam, bo to był jeden klocek. Bo był na bezdechu i reanimowali go i sztuczne oddychanie. I wszyscy lekarze pomagali, ile tylko byli w szpitalu, go ratowali. Miał pękniętą nerkę, uszkodzenie kręgosłupa i wiele innych rzeczy. Po przebyciu kilka tygodni w szpitalu dostał padaczki po urazowi i do dzisiejszego dnia ją ma. Jest na ręce inwalidzkiej. A jak jeszcze bardzo taki dużej pomocy dostałam ze strony służby zdrowia, bo jak zostaliśmy
takie pieniądze w postaci za tę pracę naszą ciężką w tych grudniowych wypadkach, to lekarze wszyscy całego szpitala, bo do tej pory nie mogłam powiedzieć nic, bo chciałam im podziękować oficjalnie, ale nie chcieli. Wszystkie pieniądze przekazali na ratowanie mojego syna, którego leczyłam bardzo długo. Także to są wspomnienia okropne dla mnie. Ja przeżyłam wojnę. Ja w gestapo siedziałam jako 11-letnie dziecko, ale tego nie przeżyłam, co w tych wypadkach grudniowych. Do wczesnych godzin popołudniowych między przystankiem Gdynia Stocznia a Prezydium przeszło kilka robotniczych pochodów, rozpędzanych petardami, ostrzeliwanych z ziemi i z powietrza. Manifestanci domagają się odpowiedzi władz na pytanie, dlaczego zmasakrowano śpieszących do pracy. Walki i zamieszki trwają do popołudnia. Szczególnie upamiętnił się orszak niosący flagę narodową zbroczoną krwią i zwłoki młodego mężczyzny niesione na drzwiach. Szczeciński grudzień dopiero się zaczynał. Dziesięć lat później można symbolicznie spłacić dług pamięci tym, którzy zapłacili najwyższą cenę. Wzywamy wszystkich poległych, których nazwiska są nieznane, lecz ich ofiara nie pozostała daremna. Wzywamy was do apelu. Co wśród nas? Umiłowanie ludzi i ziemi, czerpane z serca i myśli Stworzyciela człowieka, może uchronić oblicze ziemi od zniszczenia. Może zatrzeć kainowe ślady, przezwyciężyć nienawiść i zło myśli ludzkich. Może napełnić je duchem twórczego pokoju. Uczcijmy pamięć poległych minutą ciszy. Pan da siłę swemu ludowi. Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju. Inne materiały kręcone tego dnia na ulicach Gdańska i Gdyni. W ten sposób powstał film. Czy sprawa jest zakończona? Myślę, że nie, ponieważ są to kopie. Oryginałów nadal nie ma. Części materiałów nadal nie ma. Myślę jednak, że nawet na podstawie tego, co odzyskaliśmy na podstawie tych kopii, ta lekcja historii, którą za chwilę zobaczymy, należy się nam wszystkim.
Czwartek, 17 grudnia 1970 roku w Gdyni. Południe. Za chwilę padną strzały, które słyszę do dzisiaj. Ludzie pozwolili mi uruchomić kamerę, bo przysięgałem, że film będzie wyświetlony wieczorem w telewizji. Stało się tak, że dopiero po 20 latach mogę dotrzymać słowa. Codzienna trasa z Gdyni, gdzie mieszkam, do Gdańska, gdzie pracowałem, zamieniła się nagle w drogę do historii polskiego filmu dokumentalnego. A może myślałem do historii w ogóle? Byłem jedynym operatorem filmowym obecnym tu w dniach wydarzeń grudniowych. Rozgoryczenie przyszło z wiadomością, że moje taśmy zostały przekazane Służbie Bezpieczeństwa i skonfiskowane. Kiedy po 20 latach starań zezwolono mi na przejrzenie zaaresztowanych zapasów, na jaw wyszła jeszcze gorsza prawda, która objawiła mi źródło niechęci demonstrantów do człowieka z kamerą. Film dla telewizji służył mianowicie, tak było w roku 1968, jako materiał śledczy i dowodowy. W 1970 był używany do instruktażu. Dzisiaj jest dowodem z epoki. Moje taśmy z grudnia 1970 roku powróciły do archiwum telewizji wiosną roku 1990. To było 20 lat temu, ale pamięć pokonuje ten dystans w jedną chwilę. Przenosi w czasie i nakazuje powrót do miejsca pierwszych zdjęć. Kamera filmowa jest ślepa w ciemności. Pierwsze metry taśmy kręciliśmy w światłach samochodu. Wieczór 14 grudnia 1970 roku. Gdańsk. Ulica Rajska. Ile było ofiar tego dnia, nie podano ani nazajutrz, ani nie ustalono dokładnie nigdy. Dzień drugi, w centrum Gdańska. Filmowałem tutaj w najgorętszym miejscu na wybrzeżu we wtorek 15 grudnia 20 lat temu. W miarę jak jeden po drugim stają wielkie zakłady pracy, przybywa ludzi na głównej arterii miasta. Coraz większa ciżba przed budynkiem Komitetu Wojewódzkiego. Rośnie napięcie, bo maleją szanse na rozmowy. Ludzie na ulicy nie mają organizacji, partia nie ma instrukcji. Przeciwko podwyżkom cen wychodzi z głównego nurtu i meandruje, jak rozlana rzeka.
najbliższym sąsiedztwie głównej sceny dramatu, którą opuszczamy na wezwanie z telewizji, toczy się zwyczajne życie za 9 dni święta. 15 grudnia zginęło 6 osób, 300 odniosło rany, 100 aresztowano. Wieczorem ze studia telewizji gdańskiej przemawiał Stanisław Kociołek, specjalny emisariusz Gomułki. Anarchia i rozbój to zaprzepaszczenie tego, co nasze wspólne. To rujnowanie dorobku materialnego, wspólnego i osobistego. To rujnowanie społecznych norm życia, dobrych obyczajów. To kopanie przepaści trudnej do zasypania. Ci, co przerwali pracę, obiektywnie stworzyli warunki dla zajść ulicznych. Odpowiedź na pytanie, co uczynić, jest tylko jedna. Powrócić do normalnej pracy. Od jutra, od zaraz. W środę, 16 grudnia, robotnicy nie wyszli na ulicę. Uznali, że brama stoczni chroni ich protest przed prowokacjami i brutalnością. Zatrzyma potok fałszywych oskarżeń propagandowych. Tymczasem wprowadzona zostaje godzina milicyjna. Wojsko wkracza do Gdańska. Żołnierze zajmują strategiczne punkty. Rozdano ostrą amunicję. Kordony milicji i wojska otaczają trzy strajkujące stocznie. Dwóch stoczniowców zastrzelono, 11 odniosło rany. Chcieli najzwyczajniej wyjść. Telewizyjni są gdzie indziej, bo zgodnie z wytyczną propagandową mamy pokazać, że rozruchy się skończyły i miasto wraca do normalnego życia. Wieczorem w środę telewizja gdańska dwukrotnie nadała przemówienie Stanisława Kociołka. Na ulice miasta powrócił spokój. Z domu można wyjść bezpiecznie i do domu można bezpiecznie powrócić. Jestem przekonany, że przytłaczająca większość spośród nas podziela uczucie wdzięczności i szacunku dla funkcjonariuszy milicji obywatelskiej, dla żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego za rzetelną służbę, za dobre wypełnianie obowiązku. Wojsko i milicja zostały wprowadzone na ulicę i są tam dlatego, że porzucono pracę, a w następstwie doszło do zajść, bandytyzmu i grabieży. Wśród uczestników, a nawet inicjatorów zajść, byli również
niestety stoczniowcy. Jeśli już o tym mówić, to można i należy mówić o odpowiedzialności moralnej pracowników Stoczni Gdańskiej za spowodowanie ulicznych zajść, za zniszczenia. Należy mówić o wzięciu na siebie tej odpowiedzialności, a więc przede wszystkim o przystąpieniu do pracy, a nie demagogiczne przerzucanie odpowiedzialności za stan wywołany przez siebie na innych, na władzę. Jeszcze raz ponawiam, stoczniowcy, adresowane do was wezwanie. Przystąpcie do normalnej pracy. Są do tego wszystkie warunki. Noc 17 grudnia w Gdyni. 20 lat temu tutaj stał betonowy mur, którego już nie ma. Leżeliśmy pod tym murem, na zmianę wysuwając głowy. Było tuż po 5:00. Za ciemno, żeby filmować. Włodzimierz Dębicki, dźwiękowiec ekipy, włączył magnetofon. Zrobiło się widno. Obok wiaduktu pozostali tylko żołnierze i czołgi. Dowódca powie mi następnego dnia, że rozkaz jest rozkaz, ale jemu wstyd, że nosi mundur. Chcieliśmy wejść na salę, w których leżeli ranni, ale nie pozwolono. Rannych było już kilkunastu i 8 zabitych. Wojsko wkroczyło do Gdyni w nocy ze środy na czwartek. Dyslokacja podobna jak w Gdańsku. Port i stocznia otoczone ciasnym pierścieniem pancernym.
Gdynia przeżywa wstrząs. Pacyfikacja nie pozostawia wątpliwości, czego chce władza. Ludzie zbierają się pod urzędem miejskim, bo rozeszła się wiadomość, że zaaresztowano komitet strajkowy stoczniowców, który tu przybył na rozmowy. Tragedii nie ma autora. Po 20 latach nie wiadomo również, ile naprawdę kosztował ofiar. Strzelano nawet do uciekających. Gdyńska apokalipsa. Wieczorem przemawiał w telewizji premier Józef Cyrankiewicz. Naszego filmu nie pokazano. Okres grudnia roku 70 i wprowadzony później w roku 81 stan wojenny zmuszały przedstawicieli różnych grup zawodowych do zachowań nietypowych. Niewątpliwie taką właśnie grupą byli fotoreporterzy. Gościmy dzisiaj w studiu Leszka Fidusiewicza, znakomitego fotoreportera o profilu sportowym, który w okresie stanu wojennego czuwał. Szczególnie interesowały go warszawskie ulice i nie tylko. Porozmawiamy teraz o twojej pracy w tym czasie, która z każdego punktu widzenia była nietypową. Przede wszystkim właściwie odebrano wam wasz zawód i sprzęt. Jaka była sytuacja wtedy fotoreporterów? Wtedy sytuacja fotoreporterów była beznadziejna, dlatego że według jakiegoś zarządzenia pozbawiono nas sprzętu fotograficznego, zamknięto go w szafach pancernych. Ja zwlekałem oczywiście z oddaniem sprzętu i w momencie, gdy zobaczyłem